Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed World. Moi drodzy, zapraszam Was na rozmowy o Wordzie i no, mam nadzieję, że powiem Wam kilka ciekawych rzeczy na temat tej gry. Okej, chodźmy do gry. To są moi trzej kierowcy. Pierwszy to jest Lucysyf, na którym mam 50 poziom. To jest mój stary kierowca, na którym nie jeżdżę właściwie. Obecnie mam tego, o którego chyba dobrze znacie. Oj, chyba coś gra jest ściszone. No. Teraz powinno być w porządku. Okej. No więc moi drodzy, jest ciekawa promocja. Znaczy promocja. Oferta, może tak. Można sobie kupić bardzo, bardzo rzadki samochód, jakim jest Pagani Zonda Cinque wersja dragowa. Ma jakąś dziwną nazwę, której nawet nie potrafię wymówić, jakoś Slate Runner, czy jakoś tak. Patrzcie, oferta czasowa. Pagani Zonda Cinque. Jest to naprawdę bardzo rzadki samochód, ciężki do zdobycia i pojawia się raz do roku, czyli teraz. Właśnie w święta, przełom roku starego i nowego, nowy rok. I ta oferta kończy się 6 stycznia, jakoś tak, więc mamy mało czasu, żeby kupić tą zondę. Ja sobie akurat tyle boostów kupiłem, żeby ją można było sobie nabyć. I zaraz ją przetestuję po raz pierwszy. Myk. Dlaczego ten samochód jest taki fajny? To jest najlepszy samochód dragowy w Need for Speed World. Oczywiście jest jeszcze Koenigsegg Agera, ale o co tu właściwie chodzi? Agera ma zajebiste przyspieszenie, można nią 4 paki jechać spokojnie, ale tutaj mamy redukcję oporu aerodynamicznego, a to nam daje naprawdę niezłe osiągi na dragu. Możemy tym zajebiste czasy robić. Tylko właśnie, teraz jest taki problem. Bo kiedyś można było oczywiście w cudzysłowie, używać double shifting. Teraz dostaje się za to bany, więc głupio jest używać double shifting w tej grze. No ale trudno. Tutaj mamy takie i takie skille, tam chyba mieliśmy części Gromlena. Naprawdę bardzo głupi jest ten spoiler, który jest tu zainstalowany i prawdopodobnie w żaden sposób nie można go wymontować. Zaraz to zresztą sprawdzę, bo jestem ciekawy. No, tak ta wersja wygląda. Nie podobają mi się te bałwanki i malowania na tej zondzie. Ja mam zwykłą zondę do wyścigów. Ta będzie, powiedzmy, do dragów. Tak sobie myślę. No, nie kosztuje mało, ale naprawdę jest to najlepszy samochód do wyścigów drag w Need for Speed World. No bo wiadomo, mamy tego skilla dobrego. Okej, mamy tutaj kilka pakietów karoserii, konkretnie 2. O, to jest drugi. Czyli mam tu zainstalowany ten pierwszy. Dragowy. Dobrze, że nie ma tych wózeczków z tyłu, bo bym się normalnie zdenerwował. Bez spoilera. Czyli teraz mamy bez spoilera tą zondę. A mamy ten brzydki spoiler z tyłu, który mi się bardzo nie podoba. O kurde, zobaczcie, nie możemy tu żadnego spoilera zainstalować. A tego usunąć się chyba też nie da. Boję się. Bo pamiętam, że w wersji dragowej, jak miałem tego Snowzilla, to jest Nissan R35, jak tam usunąłem ten spoiler, to on nadal był, ale trudno, to i tak mi nic. Nie usunął się. Pojawił się inny na tym. Cholera, zobaczcie. Jak to wygląda dupnie. Wiedziałem, że tak będzie. Znaczy wiedziałem, nie wiedziałem. Ale jest ten głupi spoiler. Musiałbym bodykit jeszcze wypieprzyć. Kurde. Ja wiem. Bodykit trochę poszerza tą zondę. Ale kurde, ten spoiler. Jest jakaś makabra. Ten body wygląda... Nie, pieprzę. Wypieprzą też bodykit. Zostawię sobie sam ten taki spoiler fabryczny i moim zdaniem wygląda teraz spoko. Czyli mamy wersję dragową, znaczy ja mam wersję dragową.
bez tego głupiego spoilera, którego po prostu nie cierpiałem, body kit do Zondy chyba raczej nie jest potrzebny, chociaż ten body naprawdę mi się jeszcze podobał. Najgorszy jest ten najdroższy, który strasznie zmienia wygląd tego samochodu. Nałożę teraz naklejkę na cały samochód, tak żeby sobie zmienić jej kolor. Czemu wziąłem koło? Chciałem kwadrat. O! Myk. Nałożyło mi? A, dziwne. Ale lipa. No to nałożymy tak. Co jest, ej? Ale dziwne. No dobra. Okej. Okay. Gotowe. Nie wiem, jaki kolor sobie wybiorę. Biały? Czerwony. Jakiś może z tych, ale zmienię chyba typ lakieru. O, coś takiego wybiorę. Nie, taka kość, można powiedzieć. O Boże, nie, to już wolę tą kość. Dajmy. O Boże, ten żółty paskudny. Nie, ej, nie wiem, jaki kolor wybrać. Adam taki czerwony chyba. Adam. A, jeszcze zapomniałem jednej rzeczy. Muszę tu wywalić ten pieprzony neon. Przecież to w ogóle psuje wygląd całego tego samochodu. Neon, właśnie, neon. Szyby mamy tutaj jakieś białe. One chyba standardowo nie są aż takie białe. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ciekawe właśnie, czy ta Zonda inaczej się prowadzi w stosunku do mojej drugiej Zondy, tej bez tego skilla zajebiaszczego. Podejrzewam, że nie, to jest ten sam samochód, tylko po prostu zachowuje się inaczej na dragu. O, tutaj nie czuć przynajmniej... O, jakieś osiągnięcie mam, ciekawe. Włączę sobie filtr grupowy, żeby mi nie szarpało przy wczytywaniu innych graczy. I tak, mamy jakieś osiągnięcie, nagrody oczekujące, czterogwiazdkowa modyfikacja umiejętności wyścigowej. Zobaczmy, co to będzie tym razem. O Boże! O, aha, no dobra. To się przyda, ja tam któryś samochód chciałem zrobić właśnie na katapultę, żeby był dobry. To ogarnę sobie później. Oczywiście mam tutaj mocne mikro, no bo to jest Pagani Zonda Cinque. Chciałbym sprawdzić na jakimś dragu, jak się spisuje Zonda, ale... ostatnio dragi coś ciężko się wyszukują. Może, nie wiem. Tu mamy breaking point. Zobaczymy, czy kogoś wyszuka, chociaż wątpię. Te dragi są ostatnio mało oblegane. Ludzie się chyba boją tych banów, bo może coś tam ten anti-cheat źle wykrywać i nawet osoby, które mają jakiś tam dobry samochód na dragu, ten anti-cheat może myśleć, że to ktoś używał double shifting, tak? To jest ciekawe, albo i nieciekawe w sumie. No i chyba dzisiaj nie pojeżdżę moją nową Zondą, niestety. Szkoda, bo chciałem sobie przetestować na tym dragu. Nigdy wcześniej tym samochodem nie jeździłem, wiecie. O, tutaj mamy, na Rockport. I zobaczymy, czy ktoś używa double shifting. Najczarniejszy w Aventadorze. Jakie tutaj mamy... Miałem tylko Gromleny, niestety. Cholera. Jakieś... No, to są te skille wyścigowe. No nic, spróbujemy. Zobaczymy, jak mi tu pójdzie. Mam nadzieję, że nie będzie źle. No ale nigdy nic nie wiadomo, okej? What the fuck? Co to było na początku? Kurde. Widzieliście to? Dziwne. Nie no, pojadę jeszcze raz, ale strasznie mi coś szarpnęło na początku, tak. Ja nie używałem, znaczy nie lubiłem double shifting, w sensie nie zmieniałem na niższy bieg, ale tak obroty mi strasznie wzrosły. To było dziwne. Bez kitu.
No nic, ale spróbuję jeszcze raz. 799. Tu mam te skille na przyczepność. To może one coś tutaj na tego narobiły. A, bez kitu, ja jeszcze sobie wygrałem jakiegoś skilla dzisiaj. Właśnie chyba na przyczepność, ale 90, 19%, 90% na przyczepność, to kurde. Bym miał skilla na 90% na przyczepność, ciekawe co by się z tym samochodem stało, pewnie by odfrunął. No ale to jest dziwne, usunąłem ten bodykit, prawda? I dalej mam tego skilla niby, no ale to jest Need for Speed World. O, mamy kolejną Zondę Cinque, tu już mamy lepsze, o kurde, tu już jest koksu. Z tym to raczej będzie ciężko wygrać. I zobaczcie, lepsze skille ma, jakie hardkorowe, o rany. Z tym typem to ja nie wygram. No zobaczymy, jak mi teraz pójdzie ten start. No zobaczcie, co się kurde dzieje, what the fuck. Ej, o co chodzi w tym wyścigu? Zobaczcie, ich tył zostawiłem, ale... Ten start jest w tej zondzie jakiś strasznie dziwny. What the fuck. Muszę wygrać 750 wyścigów drag. Do tej pory wygrałem tylko ileś tam 315, 18. Tego jest, trzeba sporo tu na wygrywać. Chyba tam 2500 jest na zakończenie tego całego wyzwania czy testu. Koleś nie ma tu chyba obniżenia. Ma pierwszego stopnia. Także piszecie też o tym, że cheaterów jest tutaj sporo. Wiecie co, ostatnio nie ma co na to narzekać, bo naprawdę oszustów jest w Wordzie mało. Przynajmniej ja mało spotykam, można sobie normalnie grać. Mówicie, że ta gra jest skończona i tak dalej. Ktoś kupił sobie Snowzilla albo ma stare konto. O, może to jest stare konto, no bo Snowzilla była, nie wiem czy wiecie, ale rok temu czy jakoś dwa lata temu rozdawana za darmo w jakimś tam kodzie, po prostu był kod. Teraz zauważyłem taką politykę twórców, czy osób, które zarządzają Wordem, że nie rozdają niczego za darmo. Musicie coś zrobić, żeby sobie coś zdobyć, tak? Hej, zobaczymy teraz. What? Teraz strasznie się ta wskazówka trzęsie przy starcie. No nic, na początku nie miałem nitra, więc poszło mi słabo. Ale no, bardzo fajnie się tym dragi jeździ. Nikt nie używa double shifting, zobaczcie. Nawet na starcie. Także no, każdy już chyba wie, że za to lecą bany. Albo ci, co wiedzieli, jak tego używać, po prostu już podostawali bany, bo nie wiedzieli, że za to są bany. Ale masakra. Kurde, ej, ale tu dużo graczy jest. No tak, to jest ten drag na Rockport. Tutaj chyba kolejna zonda wbiła sobie, czy to ta sama? Nie, tu jest ta zonda wcześniejsza. Ta jest trochę słabiej stuningowana, ale i tak bardzo mocno w porównaniu do mojej to jest bez porównania. Też niektórzy mnie się pytają, czy warto kupować te pakiety kart z samochodami. Wiecie, że kupujecie pakiet kart i dostajecie tam jakiś losowy samochód. Moim zdaniem nie opłaca się ani trochę. Przynajmniej dla osób, które mają spory zasób samochodów, jak ja. Przeważnie albo wylosujesz to, co już masz, albo wylosujesz takie gówno, którego nie masz i nie ma się z tego co cieszyć. Na przykład ja mógłbym teraz wylosować Volkswagena R32. To jest masakra. Ile razy wylosowałem taki shit. Wow, co to było? Ja cię nie pierdzielę, no kurde, jakaś masakra. Co się z tą zondą dzieje na starcie? O, wyprzedza mnie. Co jest? Hamują przed metą? O co chodzi? Rany. 1500 gotówki. Ostatnio kupiłem sobie do przeglądu, żeby zrobić przegląd Mazda RX 7 FC i no powiem wam, że nie jestem zadowolony z tego zakupu. Bardzo słaby samochód ogólnie. No ale chciałem przetestować, zobaczyć jak to jednak jeździ.
powiem wam, że słabizna jest. Spodziewałem się czegoś lepszego. Spodziewałem się chociaż dobrego skrętu. Ten samochód wygląda na taki, który by dobrze skręcał. Przeważnie te stare samochody są właśnie robione w ten sposób, aby dobrze skręcały. Na przykład bardzo zaskoczył mnie Ford Lotus Cortina, który ma dobre nitro, ma przyspieszenie, ma słabe i niesamowicie skręca. Skręt jest po prostu masakryczny w tamtym samochodzie. Pojedziemy sobie teraz Riverfront and Green. To jest bardzo ciekawa trasa w klasie S i tutaj mam zainstalowane w moim Caterhamie naprawdę niezłe skille na nitro. Jedyne czego mi tutaj brakuje to wydłużonego perfect startu. Z tym totalnie lamię. Może być problem na starcie, ale to jest wyścig, gdzie jest mnóstwo zakrętów i mój Caterham naprawdę powinien tutaj podgonić resztę graczy, chociaż tego NFSW Racer 25, ja go znam, tego typa, on bardzo dobrze jeździ, przynajmniej za każdym razem, kiedy miałem z nim styczność, to przeważnie przegrywałem. Zobaczymy, jak będzie teraz. Na zakrętach powinienem go trochę podgonić, ale on naprawdę potrafi z tej Porsche'ówki, którą on jedzie, GT3 RS, wycisnąć ostatnie soki. Bardzo dobrze sobie w nią radzi. Widzicie, jakie mam tutaj długie nitro? Ono jest naprawdę wykokrzone już chyba maksymalnie. Okej. Goni mnie na snikszocie. Trochę źle, bo będę musiał rozwalać krzaki, a mój Caterham jest tak lekki, że jak wjeżdżam im na krawężnik, to cały podskakuje. I dużo prędkości tu stracę. Dogania mnie, cholera. Dobra, muszę się skupić na tym, co jest przede mną. Oj, rozwalił się. Zobaczcie, jakie to nitro jest długie. Jest naprawdę pod względem mocy nieźle tutaj ulepszone. I zobaczcie, ten skręt. Oh, trochę źle wjechałem. Gościu się chyba zdziwił z tym nitrem. Ja naprawdę mogę od zera, jak stoję w miejscu i pojadę i włączę nitro, mogę od razu jechać 360 km na godzinę. A ten Caterham może maksymalnie jechać 330 km na godzinę bez nitra. Kurde, to jest rzeźnia z tym samochodem. O shit! Dobra, udało mi się jakoś. Tamten się w ogóle rozwalił. Ojej, za duża prędkość. Tu niestety jest z tym lądowaniem różnie w samochodach typu właśnie Porsche GT3 RS, którym on jedzie. Jak zacznie cię rzucać, to już jest koniec. To już, chłopie, przegrałeś. A tutaj w Caterhamie jest tyle dobrze, że cię jeszcze nie obróci tak, no, całkowicie. Tylko można jeszcze coś tutaj zdziałać ze względu na dobry skręt, no bo jeszcze tym skrętem można się podratować i trochę kontrować ten poślizg. Zobaczcie, nawet tutaj można nitro użyć. Jeszcze po wylądowaniu miałem trochę tego nitro. W tych miejscach bardzo rzadko używa się nitro. Bardzo mało osób to robi. Czasami możemy naprawdę prześcignąć sporą grupkę przeciwników. Chociaż tutaj w klasie S o tej porze przynajmniej mało osób jeździ. No i udało mi się wygrać Caterhamem. Bez perfect startu, 4 nitra użyłem i zobaczcie, te skille, tak jak mówiłem, odnowienie nitro o 26%, czas działania nitro 33%, moc nitro i jeszcze raz czas działania nitro, także to jest naprawdę potężny pakiet skillów do na ulepszenie nitra, tak naprawdę. Polecam, naprawdę, do tego samochodu się opłaca, szczególnie do takich tras jak tutaj. No mamy teraz do czynienia z Cinque. Jak myślicie, uda mi się ją pokonać? Okej, i zaczynamy wyścig. Mamy tutaj dwóch mocnych przeciwników. No nie wiem, jak mi tym razem pójdzie, ale podejrzewam, że nie będę miał chorób jak w poprzednim wyścigu. Zobaczymy. Okej. No, oni oczywiście na nitrze sobie polecą ładnie. U mnie już nie będzie tak lekko.
Wiecie, czego mi brakuje w Wordzie? Brakuje mi tego, aby była tu możliwość prowadzenia wyścigów, gdzie gracze mogą się przenikać. Wtedy by można było rywalizować ze sobą na równym poziomie. Oczywiście spychanie się, czy tam wymijanie siebie, uważanie na to, żeby kogoś nie popchnąć, jest też fajne. I fajnie, że są te kolizje, wyścigi kolizyjne. Ale przydałoby się kilka takich eventów, albo możliwość wyłączenia tych kolizji niektórych. Po to, aby można było właśnie przetestować swoje umiejętności względem innych graczy. To by był fajny, o, dodatek. Rzuca troszeczkę, ale uda mi się to kontrolować dobrze. Też użyję katapulty. No i gonimy peleton, znaczy dwójkę graczy z przodu. Tym razem trochę lepsza sytuacja, ale rzuca, oj, strasznie rzuca. Trochę lepsza sytuacja, bo nie musiałem tego rozwalać. Okej, okay, i uwaga. Zobaczcie, jaki podganiam. 360 km na godzinę w takim głupim odcinku. Oj, będzie ciężko złapać tą zondę. Już to widzę. Będzie naprawdę ciężko. Uwaga, oj. Zaraz tutaj po wyjeździe. Ona na tym wyskoku jest dużo stabilniejsza niż właśnie Porsche GT3, ale bez nitra jadę. Ale ja jadę z nitra. Na razie. Ojej. Wiedzą gnoje, że Caterham niestety jak się go ramuje, to jest oj kiepski. On jest leciutki. Jak go zablokujesz, to już koniec, człowieku. Leci w kosmos. Dlatego jak właśnie macie jakiegoś przeciwnika w Caterhamie, który was wyprzedza, warto w niego wjechać. On wtedy się rozwala i praktycznie nie ma szans wygrać. Dobra, jeszcze mam jedno ready. Użyję je sobie w krytycznym momencie. Mam jeszcze tak naprawdę szansę wygrać ten wyścig. Chociaż nie będzie to łatwe. Wiecie czemu? No bo tak. Tutaj użyję. W tym momencie też nikt nie używa nitra. Widzę, że chłopaki jeżdżą bez tych, bez power-upów. Ja wezmę sobie może jakiś inny samochód za chwilę. I po prostu będę jeździł bez, bo tak jest bardzo fajnie. O, ten też mnie próbował tu zramować. Ojejku. Dobra, i uwaga. Teraz będzie nieźle. No już raczej nie uda mi się zondy dogonić. Ale może... Nie ma szans. Choćbym nie wiem, co zrobił. Kurde. Nie da rady. Wygrała zonda. Zobaczymy. Nie używali pewnie power-upu, bo nie widziałem, no. Jechali bez, tylko GT3 jechała z power-upami. Ale gdyby mnie goście tam nie zramował, to bym spokojnie wyprzedził. No dobra, wezmę sobie jakiś taki fajny samochód, który całkiem nieźle przyspiesza. W którym mam wydłużone nitro. Co bym wziął? Znaczy, może niekoniecznie dobre przyspieszenie. LMS to nie, ale wiecie co, pojechałbym sobie Stirling Mossem. On się tu chyba dobrze nadaje. Aventadorem też mi się tu fajnie jeździ. Ale wezmę na razie Stirling Mossa i zobaczymy, jak sobie tu poradzi. Ja strasznie lubię zmieniać co wyścig samochód, wiecie. Bo ja mam dużo samochodów i chcę po prostu wszystkimi nimi jeździć. Okej, mamy wyścig. No i zobaczmy, mamy tych samych typów. Czy coś mi pisali? Nie, nie pisali, że jestem głupi, ani śmierdzę, ani nic. Mamy tego gościa w zondzie. Spróbuję teraz pojechać bez power-upów. I zobaczymy, czy mogę mu stawić czoła. Chociaż wiecie co, no niestety, mój Stirling Moss ma słabe przyspieszenie, dużo słabsze niż zonda Cinque. I podejrzewam, że może być ciężko przegonić zondę Cinque. Chociaż mam dłuższe nitro. Dłuższy perfekcyjny start. Mam 5-sekundowy, a ten ma chyba 3-sekundowy perfect start. No dobra, o nie. Jest Carrera GT, ale jest CCX. I lecimy. Spadaj CCX. O, nie zramował mnie. Niesamowite. No i niestety, Stirling Mossem skręca się już gorzej niż Caterhamem. Ale myślę, że nie będzie tak tragicznie. Wow, kto mnie tam? CCX próbował zaatakować.
już się poddał, rozwalił się i o, widzicie, już się zrobił szary. Wyszedł z wyścigu. Czasami zdarza się jakaś tam pomyłka i warto walczyć sobie do końca, żeby lepiej poznać trasę. Ale Zonda dobrze jedzie i raczej tutaj nie mam szans z nią wygrać, niestety. W poprzednim wyścigu, gdy właśnie jechałem Caterhamem, to mimo, że używałem dużo nitra, to i tak było słabo. Więc tu bym potrzebował wziąć albo Zondę, albo jakiś samochód, który naprawdę kokciarsko przyspiesza. Właśnie, jeszcze spróbuję sobie tu pojechać Agerą. Myślę, że też będzie spoko. Aventador też jest tu dobry, ale Agera... Może też pokazać puzzle. Oj, będzie ciężko, będzie ciężko. Nie wiem, jak musiałaby się ta Pagani rozwalić, żebym wygrał. Oj, shit, shit. Okej. No ale na tych zakrętach radzi sobie tutaj Stirling Moss bardzo ładnie. No i gorzej teraz z wyjściem będzie, bo niestety Zonda sobie tutaj lepiej przyspiesza. Ale podgoniłem odrobinkę. Zdaje się, że ten zakręt ostry lepiej pokonałem. Ale niestety pod górkę jest tripa. I ta Zonda chyba ma lepsze części, sporo lepsze. Ale zaraz zobaczymy, co Agera tutaj powie. Tylko no właśnie, w Agerze mam same skille dragowe. Bo ja ją sobie też robiłem na dragi. I to będzie lipa. Nie mam perfect startu. Został mi tylko Aventador właściwie. No ale też spróbuję tą Agerą. Powiem wam, że Agerą ostatnio sobie jeździłem, nią trochę rzuca. Ale ona i tak bardzo dobrze skręca na tle samochodów, które słabo skręcają. Bo ja się przesiadłem właśnie chyba z tej RX7 FC. I przysiadłem się do Agery i mówię, kurde, jak to się fajnie prowadzi. Mimo, że tam wiem, że ten tyłek zarzuca i no nie jest taka przyczepna ta Agera. To mimo to bardzo mi się fajnie nią jeździło. Nic, Zonda widzę, że tutaj naprawdę bardzo ładnie jedzie i to będzie ciężki przeciwnik. Lubię takie właśnie wyzwania. Szczególnie lubię brać samochody wtedy, które słabo jeżdżą, jak właśnie Stirling Moss i próbować walczyć. Raz mnie się ktoś zapytał, dlaczego biorę na przykład Carrera GT, aby z kimś walczyć i próbować wygrać na klasie S. Przecież praktycznie nie mam szans, gdy jest F1 i tak dalej. No ale napisałem po prostu, że dla zabawy. Bo to jest fajne, to jest dużo frajdy z tego płynie, że po prostu mogę sobie pojeździć jakimś innym samochodem, próbować wygrać, a może nóż, widelec. Zaraz uda mi się zdobyć naprawdę fajne miejsce. To jest przyjemne dopiero. Dobra, Agera. I zobaczcie, skille dragowe niestety. Ale są tu dobre części. Nie to co w Stirling Mossie, no i oczywiście przyspieszenie. Przyspieszenie w tym samochodzie koksi. Mamy znowu tego przeciwnika, fantastycznie. Okej. Zaczynajmy wyścig. Kupiło jeszcze kilku graczy. Niestety start będzie tutaj kiepski. Zondy i Poroszawka jedna mi wyprzedziła. Z tyłu zostały pewnie osoby. Jeden gość został. Nie wiem, czym on jedzie. Może się dowiem, jak mnie podgoni. Chociaż nie będę na niego czekał. Wyprzedzę jakąś Poroszawkę już. Dziękuję. Dobra, no i teraz trzeba się skupić. Przede mną są dwie Zondy. Pagani i Zonda Cinque. I to będzie problem. Wiecie, jaka Zonda by sobie tutaj naprawdę dobrze poradziła? Stuningowana do klasy S Zonda F. O! Oh. Ach! Nacisnąłem, cholera. Z przyzwyczajenia. Zonda F by sobie tutaj dobrze poradziła. Bo ona naprawdę dobrze skręca i ma całkiem dobre przyspieszenie. Z tym, że musielibyście do niej naprawdę dobre części powkładać, aby tutaj wymiatała. Ale to byłby naprawdę fajny samochód, bo tutaj jest sporo zakrętów, gdzie Zonda Cinque jednak trochę gorzej sobie radzi niż Zonda F. Nie mówię tu o Zondzie F Roadster, bo Roadster... O, spadła! Roadster gorzej sobie radzi na zakrętach, sporo gorzej na zakrętach sobie radzi niż zwykła F-ka zataszona.
właściwie oszklona. To tam nie mamy dachu, to mamy szkło na tym, nad naszymi głowami, że tak powiem. Sporo już podgoniłem tą zondę, która jest przede mną. To jest gracz, z którym poprzednio grałem w wyścigu. I zobaczcie, cały czas ten dystans się tutaj powoli zmniejsza. O właśnie, teraz jest ta prosta, gdzie powinienem troszeczkę zondę podgonić, ale nie, zgubiła mnie, prawie poza mapkę wyjechała. Nieźle. Dziękuję, i tak ma dobre przyspieszenie. Trochę gorsze, moim zdaniem przynajmniej, od Agery, ale i tak jest, kurczę, koksiarskie. Przede wszystkim w Cinque mamy lepszą przyczepność niż w Agerze. To jest zdecydowanie atut. Na tej trasie. Tutaj sporo prędkości tracę na zakrętach. Z Aventadorem będzie tak samo, bo Aventador też kiepsko trzyma się drogi i sporo muszę przyhamować, żeby dobrze skręcić. Kiepsko trzyma się drogi, ale dobrze skręca. To jest ciekawe. Jeśli dobrze opanujemy Aventadora, to naprawdę można nieźle zawalczyć. Dobra. Powiedzmy, że w miarę podgoniłem, ale nie mam szans. Ten gościu jeździ po prostu jak robot. Jak robot jeździ. Nie ma szans. Musiałbym chyba wziąć Cinque, żeby z nim powalczyć, co? Albo inna opcja. Muszę mieć po prostu samochód z dobrym startem. Mnie od niego dzieli teraz właściwie perfect start. Tak na dobrą sprawę. Bardzo fajny wyścig. Chociaż użyłem jednego nitra. No, impulsywnie. O, ale facet też tutaj użył nitra trochę. Ale ja impulsywnie użyłem tego nitra, bo się rozbiłem i automatycznie ciach. To już jest nauk jakiś. Kurde, sporo kasy wygrałem już. Dobra, jeszcze ostatni raz pojadę sobie na klasie S. Ja muszę zdobyć tutaj sporo tych klasówek, bo no chcę zrobić te osiągnięcie na 250 chyba wygranych klasówek w klasie S. Tego jeszcze nie mam zrobionego, mam tylko klasówki w klasie A. No a to jest za mało, żeby mieć 5000 punktów. O, teraz ma... O nie, nie ma tego gościa, z którym się będę ścigał, znaczy z którym się ścigałem przed chwilą. What the fuck? Myślałem, że same Carrera GT są. Są dwie Carrera GT, no jedna już została. A nie, dwie Carrera GT zostały. Znaczy jedna, bo ta jest jeszcze nie w lobby. Jedna Carrera GT. No to dupa trochę zbita. Jedynie mogę się sugerować raz czasówką, jaką osiągnąłem w poprzednim wyścigu i w tym. Nie wiem, czy to cheater, czy co, bo wszyscy wychodzą. Słabe skille, mało punktów. Carrera GT za IGC, która była jako IGC Special. JDM Special, kurde, co za tupet. Musi być jakiś cheater. Nie, ale startuje się, jeśli nie, zobaczymy. No i tutaj mam mocne mikro. Porszawka została z tyłu. No właśnie, zobaczymy, jak będzie mi szło na tych zakrętach tutaj. Kurde, ale pędzi ten Aventador bardzo ładnie. Oj, strasznie podsterowny. Wow! Gdyby była ta Cinque z poprzedniego wyścigu, pewnie byśmy teraz jechali łeb w łeb, ale ona byłaby lekko z przodu ze względu na zakręty. Ja tu potrzebuję sporo miejsca, aby dobrze wyrobić zakręt. Sporo miejsca potrzebuję ze względu na ten poślizg w Aventadorze. Oh shit. Paskudnie. Już bym był daleko za tym typem, na pewno. Ale zobaczymy, może jeszcze uda się jakoś dobrze pojechać. Strasznie lubię ten samochód. Naprawdę w Wordzie w wersji czarnej. Ja wcześniej miałem pomalowanego go na szaro, czy ją? Aventador? Nie, to raczej on. Pomalowanego go na szaro. Nie wiem, tak jakoś mi się zdurało. Ale zobaczymy, jak ktoś na ulicy właśnie ma... O, gościu wyszedł niestety. Zobaczymy, jak ktoś na ulicy miał Aventadora pomalowanego na czarno. I taki, wiecie, obniżony do maksa, jak ja mam teraz. I widziałem go z tyłu, te światła, tak, ale zajebiście wygląda, i mówię, ach, muszę takiego też mieć. No i sobie sklonowałem w swoim garażu. Tylko felgi mam inne.
Mam tu jakieś kupione za pusty chyba. Radzi sobie, ale podejrzewam, że z Ondą Cinque pojechałbym tutaj lepiej. Ze względu na przyczepność, tak? Tutaj też ważna jest przyczepność. Właściwie też Aventadorem można tutaj dobrze pojechać. Kwestia wprawy. Aventador jest specyficzny i tutaj potrzeba naprawdę dużo nim pojeździć, aby się nauczyć. No i dla mnie bardzo dobrze spisują się dla niego części żółte, które sobie tu instaluję. Innych po prostu nie wkładam, bo wiem, że na przykład czerwone strasznie robią z niego nadsterowność, znaczy robią z niego nadsterownego Aventadora. I po prostu więcej wpada w pociski, więcej prędkości traci na zakrętach. A te żółte części, no, robią z niego takiego bardziej stabilnego Aventadora. Dodaję mu stabilności. Chociaż i tak podejrzewam, że z Ondą poradziłbym sobie tutaj lepiej. No jak widzieliście, jak tamten gościu pruł, chociaż z Ondę miał nieźle ulepszoną. No i w ostatnim wyścigu, jaki z nim jechałem, to używał power-upu, więc też ciężko stwierdzić. Prawda? No i dobra. Kończymy sobie wyścig. Kolejna klasówka zaliczona. Zaraz zobaczymy, ile już mam wygranych. 350 km na godzinę jechałem bez power-upów. 171. Jeszcze tyle do wygrania. O kurde. Jakieś zabarwienie fioletowe. I znów rozmowy o Wardzie kończę Aventadorem. No kurde, co jest? Czy to jest mój ulubiony samochód w tej grze, czy jak? No nic, moi drodzy. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.